Zgodności te polegają na tym, że bardzo szczegółowo taki samochód jest badany pod kątem jego zgodności z oryginałem, czyli z samochodem z epoki, z czasów, kiedy startował w rajdach. Musi on być zgodny ze wszystkimi załącznikami, ze wszystkimi danymi homologacyjnymi. Uzyskanie dzisiaj części, może to nie jest aż taki wielki problem, bo każdą część można prawdopodobnie dorobić, ale właśnie chodzi o to, że niektóre z tych części nie mogą być dorobione nowoczesnymi technologiami, nowoczesnymi metodami. Muszą być wykonane metodami i technologiami z lat, z epoki, z czasów, kiedy pochodzi samochód. I to już nastręcza bardzo wielu trudności. Poza tym zdobycie tych części, my zdobywamy te części na całym świecie. One oczywiście przychodzą w różnym czasie, z opóźnieniem. Później trzeba to wszystko zgrać do kupy, przetestować. A nade wszystko uzyskać paszport, a paszport ten uzyskuje się poprzez budowę samochodu pod nadzorem delegata FIA, a później może być oczywiście w każdej chwili zweryfikowany. Możemy się już doczekać możliwości przetestowania tego auta, że zbliżamy się do finału jego budowy. Rzeczywiście już ostatnie detale są doszlifowywane. Myślę, że memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza to będzie inauguracja. Potem następny rajd, druga eliminacja historycznych samochodów Mistrzostw Europy, czyli dawny rajd bełtowy. Partnerem programu była firma Go Plus e-Auto, serwis samochodów elektrycznych, stacje ładowania, car sharing.